Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam przyjemność przeanalizować dla was partię, którą rozegrałem w Mistrzostwach Polskich Przedsiębiorców. Rozgrywane one były w internecie. Partię rozegrałem białym kolorem z GM Morandą, czyli Wojtkiem Morandą, naszym polskim silnym arcymistrzem, ranking powyżej 2600. No, ta partia była partią w rundzie przedostatniej, więc decydowała tutaj o bardzo ważnych miejscach. Wojtek Moranda został tym mistrzem polskich przedsiębiorców. No i zapraszam Was do tej, myślę, dla mnie ważnej partii i zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. Moi drodzy, rozpocząłem posunięciem d4. Przeciwnik skoczek F6. Wiem, że Wojtek dobrze grywa yy, yy, obronę Nimcowicza. Tutaj ten ruch yy, wszystko wskazuje na to, że yy, będzie próbował grać goniec B4. Ja zagrałem skoczek F3, zmyślał, że jak goniec B4, no to może goniec D2 lub skoczek D2 się zasłonie. Tak teoria głosi, tak można grać. Ale ku mojemu zaskoczeniu tutaj yy, przeciwnik odpowiedział D5. Czyli mamy klasyczny gambit hetmański. Oczywiście skoczek na C3 wyprowadzać Góry należy i posunicie C6. No dobra, ten ruch daje dużo możliwości różnych wariantów. No i teraz tak, z racji tego, że była to partia grana w internecie, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, postanowiłem zagrać troszeczkę ostrzej. Bo można byłoby tu na przykład zagrać E3, bronić tego pionka na C4 i grać normalnie, znaczy grać normalnie, normalnie rozwijać figury. Postanowiłem zagrać goniec G5. myślą, że jak przeciwnik mnie wybije tutaj na C4, to ja zagram posunięcie E4, może przestawię E4, DC4, E4. B5, czyli tutaj się pojawia nam już system Botwinika po E5 i H6, tutaj goniec H4 jest najlepszy odpowiedzią, G5 i w zależności co chcemy uzyskać, bo można wybić teraz skoczka, tracąc tu gońca, można wybić tu skoczkiem po wybiciu goniec wybija, mamy normalny wariant Botwinika dla bardziej zainteresowanych polecam, jeżeli ktoś lubi bardzo ostrą grę, jednym i drugim kolorem, to jest na pewno wariant dla niego, no ale w tym momencie po ruchu goniec G5 Przeciwnik nie wybił na C4, zagrał skoczek z B na D7. Tak też się oczywiście grywa. Posunięcie E3 i Hetman A5. No i widzę, że tutaj pojawia nam się wariant tak zwany Cambridge Springs Defense. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żeby wyprowadzić szybko gońca na B4 razem z Hetmanem atakować skoczka na C3. Te związanie jest bardzo niebezpieczne i w pewnym momencie nadarza się okazja wybicia tutaj na C4 i niektórzy zapominają też o gońcu, który stoi na G5. Czasem tego gońca można stracić jak białe zagrają nieodpowiednio. No ale w tym momencie jest dobra odpowiedź. No, no tak się również grywa. Jest to posunięcie skoczek D2. Tak można grać. Plan jest. Prosty, przesłoniamy przede wszystkim tutaj króla, nie pozwalamy wejść skoczkowi na pole E4, i to jest całkiem sensowne posunięcie. Jeszcze, jeszcze myślę, że fajna reguła jest taka, że jak tutaj pionek wybije na C4, no to wtrącamy tutaj, zobaczcie, bicie na F6, skoczek oczywiście odbija, no i my mamy bicie na C4 z tempem, Atakując Hetmana, wtedy tracimy białymi parę gońców, ale zyskujemy ten rozwój figur i dosyć fajną grę w centrum. W tym momencie mój przeciwnik zagrał goniec B4. Hetman C2. Zagrać należy, aby bronić tutaj punktu C3. No i jeżeli tutaj przeciwnik by wybił, no to by najpierw trzeba było wybić na F6. To powtarzam, bo tutaj goniec jest niebroniony w tym wypadku. I w następnym ruchu bijemy na C4. Posunięcie tutaj, znaczy tu Roszadę wykonał Wojtek. No i postanowiłem od razu wybić tego skoczka, żeby mieć go z głowy. Tak myślę, że też można po prostu grać. I goniec na D3. Bo jeżeli tutaj na przykład bym zagrał od razu gońcem na D3... No to zauważcie, jest pułapka, pionek bije na c4 z atakiem na figurę i hetman w następnym ruchu ma opcję wybicia na g5. Bo jeżeli na przykład tak by nastąpiło, powiedzmy, goniec d3, pionek bije na c4, jeżeli goniec wybija tutaj na f6, to mamy wtrącenie na d3 z atakiem na hetmana, więc mimo wszystko czarne zdobywają figurę. Więc nastąpiło tak, nastąpiło tak, moi drodzy, i teraz goniec na d3. Mój przeciwnik oczywiście zna dobrze teorię debiutów i tutaj zagrał C5. Oczywiście to jest dobry ruch, który walczy o centrum, rzecz jasna. No i tutaj można grać różnie. Można zrobić roszadę i czekać na rozwój wydarzeń w centrum. Tak trzeba było też pewnie zrobić. Ale A3 też jest ruchem grywalnym. Oczywiście nie można teraz, nie grozimy tutaj bezpośrednim biciem na B4, bo wisi wieża. No ale jakieś tutaj już komplikacje się dzieją. No i przeciwnik. Wybił na d4, tutaj oczywiście muszę wybić na d4, no i od razu sytuacja się wyjaśniła po biciu na c4, skoczek bije na c4. Zauważmy, że pionek jest izolowany, ale on jest na chwilę izolowany, bo tutaj czarne muszą wtrącić i zbić na c3. Bo wisi po prostu Hetman z szachem. Tutaj e, oczywiście bicie na C3 z szachem BC, no i Hetman musi uciec. Hetman na C7. E, Wojtek gra szachy, takie bardzo solidne, i na pewno ta pozycja mu odpowiadała. E, plan czarnych jest prosty: ustawić ciężkie figury na te pionki moje C3, D4. No i próbować. E, je w przyszłości zbijać. Oczywiście ta pozycja jest e, w zasadzie równa, no, ale to jest kwestia gustu, kto dalej będzie wykonywał jakie posunięcia, jak to dalej się wydarzy. Zobaczcie dalej. No, postanowiłem zrobić roszadę. Trzeba taki ruch w końcu zagrać. B6. E, no i teraz tak, tutaj można było ustawić aktywnie skoczka na E5. Ja jeszcze tego nie uczyniłem. E, postanowiłem zagrać A4, żeby. Pozbyć się tej słabości, czyli pozbyć się tego pionka izolowanego na bandzie z planem A5 i rozbić te pioneczki. Bo jakbym tego nie zrobił, no można by było oczywiście grać normalnie inaczej, no ale ja tak jakbym tego nie zrobił, no to. Moi drodzy, no miałbym może w końcówce problem z tym pionkiem, jednym na te dwa pionki, więc chciałem już od razu to rozbić. Tutaj posunięcie, goniec B7, normalne posunięcie i konik na E5. No i każdy ma to, co chciał. Zauważmy, że tutaj czarne też planowały Hetman C6 z atakiem na G2. Teraz, jak sobie analizuję tą partię, to tak wydaje mi się to troszeczkę łatwiejsze, ale wierzcie mi, że jak się gra na żywo, no to dopada lekki stres i robi się czasem, no babolce, słabsze ruchy. Продолжение <laughs> No, ale skoczek E5 tu jest na razie wszystko w porządku. Wieża A na, A na C8 ze strony mojego przeciwnika. No i tutaj zagrałem wieżą z F na C1. No, po prostu twardo broni pionka. Na razie nie śpieszę się z tym pionkiem do przodu, bo 5d4 może być osłabiony. Wieża z F na d8. Widzimy, czarne po prostu grają logicznie, normalnie. Ustawiły te tutaj czarne figury, ciężkie na wolnych liniach. Wieże tutaj świetnie kontrolują te pionki. Za wiele zrobić nie można. No, postanowiłem zagrać ruch H3, asekuracyjny, żeby zawsze tutaj lufcik był dla króla, no mój przeciwnik zrobił podobnie zauważcie, że goniec bardzo ostrzeliwał punkt H7 i skoczek teraz ma swobodę gry, na przykład skoczek D5, można tak też grać, no i postanowiłem zaszaleć troszeczkę zamieszać tutaj na szachownicy. No posunięcie A5 daje mi możliwość rozbicia pionków. Ja czułem, że mój przeciwnik teraz zbije mimo wszystko tutaj pionka na A5 i rozbije sobie te piony. E, tak też się stało, słuchajcie. W dzisiejszych czasach często się mówi, że jak ktoś, nas, ktoś nam próbuje rozbić pionki i strukturę zepsuć, no to idźmy na to, rozbijajmy i faktycznie tutaj ta pozycja na razie jest ciężko, ciężko tutaj ruszyć tą pozycję. No zagrałem tak, z planem wybicia na A5, wszystko byłoby pięknie. Jak gdyby nie skoczek D5. No i tutaj przeciwnik widzimy. Stępem e, atakuje mi tego pionka na e, C3. E, jasne, że można byłoby próbować. Tutaj kwestia dobrego policzenia wariantu, ale to bicie. Już najlepsze by nie było Bo po prostu jest bicie na C3 I pionek D4 trzeszczy w szwach Prawdopodobnie po wszelakich wymianach Bym stracił te dwa pionki Zyskałbym te dwa pionki Ale przeciwnik zostaje właśnie tu z czterema pionkami Na trzy pionki z mojej strony Postanowiłem zagrać jeszcze wyczekująco Zagrać wieża A3 No pasywnie się bronię, bo bronię Ale tak może czasem trzeba Moi drodzy skoczek B6 zagrał mój przeciwnik Ale tu się na chwilę zatrzymam Ponieważ była taka ciekawa opcja Ze strony czarnej w tym momencie. Ja, ten ruch widziałem, nawet się go lekko przestraszyłem, ale myślę, nie, to nic nie daje, bo gram goniec F1. Zobaczcie, skoczek na F4 ze strony przeciwnika mojego mogło nastąpić. No, goniec F1 jest to ruch, który się narzuca. E, oczywiście wracam i bronię punktu G2. E, tutaj widzimy skoczek z gońcem e, dobrze współpracują i ten punkt G2 mocno atakują. No, ale pytanie, co zrobić dalej czarnymi? I tutaj zadanie dla Was, moi drodzy, chwilę się zastanówcie, można sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć dobre posunięcie dla czarnych. No, w tym w tym momencie już pokazuję rozwiązanie, w tym momencie e, czarne mogłyby zbić na g2, no, ale to już jest taktyka troszeczkę na wyższym poziomie, zobaczcie, że no raczej ruch odruchowy tak, no to jest od razu odbicie no widzimy skoczek e2 z widełkami, więc król myślę, że na f1, żeby atakować tego skoczka i tutaj skoczek bija na, odbija na c no i teraz przyjrzymy się sytuacji czarne mają jakość więcej ale może tutaj mój przeciwnik prawdopodobnie widział e, skoczek f4 na pewno widział, tylko mm, Kwestia, co zrobić ze skoczkiem na C1? Może mój przeciwnik nawet widział to ten wariant do końca, tylko stwierdził, że skoczek nie ma za bardzo ucieczki teraz, bo na przykład Hetman C2. No i na przykład, co by było po Hetman C2? Bo ja tego skoczka chcę skosić. Zobaczcie, po, po Hetman C2 tu i tak pozycja białych się totalnie sypie. Znowu zatrzymajcie sobie film, jeżeli macie ochotę. Ja już pokazuję rozwiązanie. Moi drodzy, w tym momencie tutaj wieża D4. Wchodzi wieża D4, i widzimy, że jeżeli bym wybił na C1, no to Hetman wybija mi tutaj e, skoczka na E5, i wieża dalej ma związanie na Hetmana, więc ta wieża jest nietykalna. E, no i na przykład, jakbym zagrał skoczek na F3, e, aby tą wieżę atakować, powiedzmy, wieża jak odchodzi, no to bije tutaj, mam dwie figury za wieżę, i jeszcze białe żyją, myślę, w ten sposób. No ale cóż to za życie, jeżeli e, taki ruch wchodzi? Hetman C4, moi drodzy, i tutaj się już kompletnie sypie, nie ma co grać, bo jak król g, g to skoczek na E2 z szachem. Skoczek wychodzi z opałów, a tutaj wieża na razie jest nietykalna. Jeżeli hetman, jeżeli króla E1, no to mamy skoczek D3 również z szachem, więc wariant byłby świetny dla przeciwnika, ale to już taka trochę wyższa szkoła jazdy. Myślę, no jakbyśmy mieli więcej czasu, to mój przeciwnik pewnie by na taki wariant poszedł. Przypominam, że graliśmy 3 minuty plus 1 sekunda, więc czasu było trochę mniej. No cóż, wróćmy do pozycji. Moi drodzy, wieża A3 i skoczek ruszył na B6, to też jest logika, bo Pionek może iść na A4 i ciężko będzie zbić te Pionki. No tutaj Hetman na D1 i właśnie mój przeciwnik zagrał posunięcie A4. Aczkolwiek zatrzymam się jeszcze przed tym ruchem. Moi drodzy, pytanie do Was: czy teraz Wieża Czarnych może zbić Pionka na D4? To się narzuca, ponieważ osłabia się tutaj skoczek, to jest jedna sprawa, a dwa, że po wybiciu pionkiem e, Hetman wybija na C1 z dużą przewagą materialną dla czarnych. No i pytanie, czy można było zbić to wieżę. Ja to oczywiście widziałem, dlatego zagrałem Hetman d1. No i stwierdziłem, że wieża zbić na d4 nie może, bo jest goniec na h7. Tak mogłoby nastąpić. E, przeciwnik e, nie zbił mi na d4, ale bicie na d4 było dobre. Po głębszej analizie y, sprawdźmy. Goniec dałby szacha na H7, bo tak trzeba zagrać. Król by zbił. Hetman wybija na D4. Chwilowo białe mają jakość więcej. No ale tutaj też trzeba było to dobrze taktycznie obliczyć. Teraz mamy wieża D8. No, atakujemy Hetmana. Widzimy, że jest tutaj niebezpiecznie. E, no i teraz moi drodzy, tak. E, tutaj, jeżeli Hetman E3 nastąpi, to mamy ruch. F6, jeżeli skoczek gdziekolwiek odejdzie, to są widełki na C4 i czarne odbijają figurę. Jeżeli na przykład Hetman F4 bronimy tutaj skoczka, no to nadal jest posunięcie F6, zauważmy. Gdzie skoczek nie odejdzie? No na przykład skoczek odchodzi na D3, niby pod wieżę, ale widzimy, że Hetmany się tutaj stykają, no ale jest teraz odejście bardzo ładne. Hetman E7, zauważmy, są dwie figury pod biciem i czarne na pewno jedną z tych figur odbijają. No niestety, ja tego nie nie widziałem, mój przeciwnik też tego nie widział. To już Wojtek dwa razy ze mną mógłby szybko wygrać. No, tak na szczęście dla mnie nie poszło. I po ruchu A4 zagrałem Hetman G4. Mówię, gram na aferę. E, tutaj Hetmanem wchodzę. To zawsze groźnie wygląda. Trzy figury spoglądają na króla. Może nic konkretnego jeszcze nie widać, ale niech przeciwnik się troszeczkę tutaj, myślę, też niech obawia. No i tak też się wydarzyło. Hetman E7, dobry ruch, bo tutaj idzie obrona, a przede wszystkim jeszcze wieża podwisa. No trzeba było. Yeah. <sighs> To uwierzę obronić, schodzimy tutaj z tego związania i mocno atakujemy pionka A4, chociaż ten pionek jest oczywiście mocniej broniony. No i Hetman zagrał na G5. Mieliśmy tutaj niewiele czasu, około minuty. No ja postanowiłem szybko wybić. No nie widzę innych sensownych ruchów. Przede wszystkim tu mi grozi bicie, więc wybicie na G5, wybicie. No i goniec B5. To jest dobry ruch e, białych z tej strony, bo to jest konkret. Tutaj po prostu chcę wybić tego pionka na A4. E, posunięcie. E, Zostało zagrane A6. No i moi drodzy, tutaj tego pionka niestety za bardzo zbić nie mogę, ponieważ skoczek wybija, wieża wybija i na końcu wieża. Bije mi tego pionka na C3. Nie chciałem iść na ten wariant, strasznie mi się to nie podobało, bo te pionki trzeszczały w szwach. No, postanowiłem zagrać goniec E2, co się okazuje dobrym ruchem. Cały czas naciskamy na punkt A6. Mój przeciwnik zagrał F6. No, właśnie. Posunięcie F6 daje mi możliwość przetransportowania skoczka na jeszcze lepsze miejsce, i to jest to zagranie. Skoczek na D3 to jest dobry ruch. Skoczek. Leci tutaj na C5, ale przeciwnik ma czas na to, żeby przegrupować gońca i ustawić go na lepszej pozycji. Tak też się dzieje, tak też się stało. Skoczek na C5, goniec na B5. Zauważmy, goniec proponuje mi tutaj wymianę. E, no właśnie, no właśnie, szachuś teraz zagrał troszeczkę źle, moi drodzy, ponieważ ja wybiłem tutaj na B5 i wyprostowałem przeciwnikowi pionki, ale mieliśmy tutaj na zegarze, ja miałem już niecałe pół minuty, przeciwnik 40 sekund. No, i musiałem jakoś zareagować. No, przede wszystkim nie trzeba było tego robić, bo nie można dać przeciwnikowi złączyć pionków. No, fakt, jest opanowany tutaj punkt C4, ale można było na przykład zagrać goniec na G4 z atakiem na E6. I jeżeli będzie, jeszcze raz pokażę, goniec G4, jeżeli F5, no to gram na przykład goniec F3. No, i po, za, po jakimś takim ruchu E5, co mi się bardzo nie podobało, że rozbija mi tu pionki. No, to mam konie E6 i mogę tam zbić na G5 na przykład i jeszcze walczyć przede wszystkim. No cóż, ale poszło jak poszło, zobaczcie, bicie na b5, ab, no i postanowiłem wybić pionka, no w pionkach się wyrównało, to też na tym mi zależało, żeby nie być w tyle z materiałem, wieża zagrała na e8 i wróciłem skoczkiem. Jak ocenić tą pozycję, moi drodzy? No ta pozycja jest zdecydowanie lepsza dla czarnych, końcówka jest lepsza dla czarnych, tu jest pełna kontrola, te wieże są, że tak powiem... Te wieże tutaj muszą bronić e, troszeczkę tych, tego piłka A4. One są zaabsorbowane obroną. O, w ten sposób. Dlatego wieża sobie czmycha na E2 aktywnie. No, z trójki na dwójkę. Wiadomo, e, jedna wymiana no trzeba to zrobić, tutaj wieża się złączyła i ja zagrałem król F1 próbuję tutaj wymusić wymianę, która również nastąpiła to jest dobra decyzja dla czarnych, bo druga wieża, jedna wieża by broniła tego pionka A4, który by chciał iść do przodu a drugą wieżą bym próbował atakować B5 i to by było dla mnie e, po prostu lepsze, e, słuchajcie no oczywiście dużo dobrych ruchów można byłoby tu zagrać, e, tak jakby się miało więcej czasu, to można było pomyśleć niestety e, wymiany nastąpiły i skoczek C4, no skoczek Świetnie, skos, świetnie tutaj stoi. On y, bardzo ładnie kontroluje pole B. 2 nie mogę zagrać, nie mogę zbić. Jeszcze A3 jest możliwe. No i poszło tak. Ja teraz zagrałem G4 z myślą taką, żeby zatrzymać te pionki, ale okazało się, że ten ruch jest bardzo słabym posunięciem, bo tutaj na H3 pionek jest słabością, co się potem, y, y, słuchajcie, okaże w dalszych ruchach. I teraz tak, mój przeciwnik y, przytomnie przy, przeprowadza króla do centrum, no ja zagrałem że A1 stoję w miejscu, próbuję zagrać tak e, można tutaj było oczywiście próbować jakiś skoczek D2 może skoczek B3, może e, skoczek E4 z wymianą przejść do wieżówki chociaż skoczek wydaje mi się, że stoi bardzo solidnie i tutaj ciężko go tak naprawdę teraz ruszyć, przeciwnik zagrał A3 co daje mi szansę na zdobycie tego pionka, bo on już nie jest broniony przez e, swojego kolegę no i zagrałem skoczek na D3 e, z myślą ustawienia skoczka na B4 i zablokowaniem, kontrolowaniem Punktu A2. Mój przeciwnik wieża A8. Ok, no to wieża A2 obowiązkowo przytrzymuje tutaj E2 i przytrzymuje pionka. Przeciwnik idzie królem do centrum, rzecz jasna, i skoczek B4. Zobaczcie, już mi się ta pozycja zaczęła trochę bardziej podobać, mimo że mieliśmy tutaj już po pół minuty, no, mało czasu na myślenie, niestety. Tutaj skoczek kontroluje przede wszystkim pola, gdzie król nie może się poruszyć, i pionek też to ładnie czyni. Słuchajcie, król D6. No, Troszeczkę król bliżej, wiadomo, w pewnym momencie, jak skoczek odejdzie, to król podejdzie. Król E2, wieża dała, po prostu szacha, król D1. Stwierdziłem, że idę do pionka, no ale zapomniałem o tym ruchu, o tym pionku na H3. No i właśnie. Wieża H8, moi drodzy, zagrał mój przeciwnik, no to cóż. Nie mogę tego pionka bronić, więc muszę atakować tego pionka. Stwierdziłem, gram tutaj na piona. Jeśli przeciwnik wróci i będzie mi bronił, no to dobrze to podejdę królem albo zagram z powrotem. Wieża zbiła na H3. No i teraz, y, oczywiście, bije tutaj pionka na A3. Moi drodzy, tutaj oczywiście przeciwnik miał lepsze posunięcie pod tytułem skocze, nie skoczek het, król na C6. Ale to jest takie trudne zagranie w wieżówce. Ta wieża jest bardzo aktywna, to kwestia po prostu dobrego, dobrej oceny pozycji, która nie jest prosta na kilkunastu sekundach. Przeciwnik szybko uprościł, wieża wybiła. Moi drodzy, i przechodzimy do głównego punktu programu tej partii. Eee, mój przeciwnik zagrał teraz posunięcie król d5. No tak, ja taki ruch widziałem i myślę sobie: król idzie aktywnie i będzie już po mnie. Okazuje się, że to był gruby błąd mojego przeciwnika. Ja tego nie zauważyłem i nie wykorzystałem tego błędu. Jak tu zagrać białymi i zwyciężyć partię, co jest zaskakujące. Pewnie większość z Was już znalazła to posunięcie, moi drodzy. Powinienem zagrać C4. Zobaczcie, no po prostu kapu ściana głowa. Umknęło mi wszystko. Czasu mało, presja. No, mamy szacha z odsłony, i w następnym ruchu po prostu wybijam wieżę na H3. Jakież to było moje takie zrozpaczenie, że tego ruchu nie zauważyłem. Ja dopiero to dzień później odkryłem, jak analizowałem partię. Ktoś mnie też uświadomił. Nawet nie, nie widziałem, co tu się działo. Słuchajcie, no, byłem niestety zły. Że nie widziałem tak prostego zagrania i jeżeli wygrałbym tą partię, no a po tym ruchu bym ją wygrał, no to miałbym bardzo du duże szanse na, nawet na wicemistrzostwo Polski. Tutaj Wojtek Moranda miał punkt przewagi, więc prawdopodobnie ten tytuł by i tak zdobył, no ale e, jeszcze bardziej e, tutaj, no ja tę partię przegrałem już, zaraz Wam pokażę za 2-3 za ruchy. No, ale po tym ruchu bym tą partię wygrał, bym miał bardzo wysokie szanse na wysokie miejsce. Jeszcze ostatnia runda dobrze zagrana i byłoby świetnie. No cóż, takie są szachy, trzeba się z tym pogodzić. Niestety nie zagrałem w bardzo ważnym momencie C4 i partia się potoczyła następująco. Wieża B3. No i nic tu dobrego już mnie nie spotyka, bo król C4 idzie bardzo aktywnie, atakuje wieżę, Ja sądziłem, że zagram wieżą B4, on mi zbije, ja wybiję. Tutaj i mam jeszcze szansę na remis, po prostu dwa pionki na trzy pionki w wieżówce, ale ruch za bójca pod tytułem, moi drodzy, król D3. Żadne wzięcie pionków. Zauważcie, król stoi na opozycji. Nie ma jak się bronić od mata. No poruszę się na E1, to dostanie ma dostanę mata na H1. Jeżeli król by ruszył na C1, to tak nastąpiło. Król zbija po prostu na C3. No i moi drodzy... E Grozi wzięcie bierze i grozi mat na H3. Nie ma ratunku. No, zagrałem król D1. Przeciwnik zbił. No, to już takie ruchy niepotrzebne. Król C5, D6. No, poddałem tą partię w tym momencie. Niestety, no, niestety, bo byłem z tej partii ba bardzo zadowolony. Gratuluję Wojtkowi zdobycia tytułu Mistrza Polski i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że coś tam wynieśliśmy z tej pozycji. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do usłyszenia.